Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinku z Shakes and Fidget na moim kanale, moi drodzy. I dzisiaj to jest najbardziej specjalny odcinek chyba na moim kanale, jaki w ogóle był, nie tylko z gry Shakes and Fidget, ale również ze wszystkich gier chyba jakie są. Ja sobie ostatnio troszeczkę nasze Shakes odpuściłem, moi drodzy, ale to nie szkodzi, bo byłem zajęty innymi rzeczami. Ale teraz, co tu się dzieje, słuchajcie, co się odpierdziela w ogóle? Do wygrania jest 25 tysięcy euro, moi drodzy. 25 tysięcy euro. Jak widzicie, mam nową postać, która nazywa się Berta. Jest grubą krasnoludzicą z bardzo zadziornym uśmieszkiem. Buziaczki. I słuchajcie, o co chodzi? Moi drodzy, 25 tysięcy euro, czyli złoty grzyb jest do wygrania. Jak wygrać tego złotego grzyba? Każdy, kto ukończył 17 lat, z tego co pamiętam, czekajcie, zaraz zobaczymy dokładnie. Weźmy sobie w pocztę, bo zaraz, gdy zalogujemy się na nowym serwerze, będziemy mogli zobaczyć sobie takie dwie wiadomości na naszej poczcie. I co tu pisze, moi drodzy? Jakiś szczęściarz dostanie od nas wyjątkowy posążek grzyba ze szczerego złota, warty ponad 25 tysięcy euro. Każdy, kto ukończył 14 lat, nie 17, przepraszam, 14 lat, może dołączyć do loterii, która jest tutaj. Zgłoszenia przyjmujemy do 21 lipca 2017 roku, moi drodzy. Czyli do 21 lipca możecie zgłosić się do wygrania tegoż oto grzyba. Poczekajcie, my sobie tu pochodzimy. I tu mamy zakładkę, w której jest wszystko opisane a propos tego grzyba, więc sobie przeczytajmy, o co w tym wszystkim chodzi. Moi drodzy, The Golden Mushroom, czyli złoty grzyb, 25 tysięcy euro. Dołącz i wygraj. Posążek złotego grzyba warty 25 tysięcy euro, wykonany ze szczerego złota, próby 585. Do rozdania mamy też 25 tysięcy wirtualnych grzybów Shakes and Fidget, czyli bardzo, bardzo dużo grzybów, moi drodzy. Zwycięzcy zostaną wylosowani spośród wszystkich uczestników, czyli każdy ma szansę do wygrania. Zgłoszenia przyjmujemy do 21 lipca 2017 roku. Udział w loterii jest bezpłatny, moi drodzy. Zwycięzców powiadomimy i e-mailem, jeśli twój adres e-mail nie został jeszcze potwierdzony. Wyślemy ci link potwierdzenia po wysłaniu zgłoszenia, moi drodzy. Okej, czyli tu mamy do wykończenia swoje rzeczy, znaczy swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, ulicę, na której mieszkamy, kod pocztowy, miasto i tak dalej, no i oczywiście państwo do wyboru. Musimy zaznaczyć, że mamy ukończone 14 lat i wtedy możemy dołączyć do loterii złotego grzyba, moi drodzy. Ale żeby jeszcze troszeczkę lepiej wytłumaczyć wam ten update, znalazłem na forum SF Game post opublikowany przez administratorkę gry, czyli panią Ignis, moi drodzy. Przeczytajmy sobie, co tutaj nam piszą w tym pięknym update'cie. Witajcie! W tym tygodniu Shakes and Fidget kończy 8 lat, już 8 urodziny, wszystkiego najlepszego Shakes and Fidget, 100 lat, 100 lat, możecie napisać 100 lat w komentarzu, bo czemu nie, opłaca się w końcu. Świętować zaczniemy już od piątku 23.06, jak ten film zostanie opublikowany, jest 28.06, więc 5 dni po zaczęciu świętowania, moi drodzy. Z rana będziemy mogli delektować się zwiększoną ilością doświadczenia złota, zwiększonym dropem skarbów lasu, zwiększoną szansą na znalezienie artefaktów w sklepach oraz większą o 20% ilością grzybów w tej samej cenie u grzybiarza, czyli znowu promocje promocyjki. A o godzinie 16 w piątek zapraszamy śmiałków na nowy, ale zupełnie inny serwer niż wszystkie dotychczasowe. Tak jak właśnie mówiłem, jest to ten przyspieszony serwer, na którym aktualnie założona jest nasza Berta, nasza nowa postać. Zaraz zobaczymy, jak wygląda wszystko na tym serwerze, moi drodzy. I co tu mamy dalej? Aby przejść do serwera, klikamy tutaj i tu jest link rejestracyjny. Bohaterów poszukujących gildii, jak i w gildiach poszukujących nowych kompanów zapraszamy. I tu jest przekierowanie do forum, ja tego linka do tego SF Game wam tu prześlę, więc spoczko. To nie będzie zwykły serwer, a podróż na nim odbędzie się w trybie ekspres. 6 razy więcej złota i doświadczenia, poziomy będą skakać tak szybko, że aż miło będzie patrzeć. Tak, to prawda. Tutaj w Shakes and Fidget dostaliśmy jeszcze jednego maila, moi drodzy, którego nie wiem, czy wam przeczytałem. Nie, nie czytałem wam. Witamy na przyspieszonym serwerze. Wszystko tu jest przyspieszone. Zdobywasz 6 razy więcej złota i doświadczenia, a wszystko się odbywa 2 razy szybciej, moi drodzy, więc bardzo, bardzo w porządku, czyli questy są 2 razy wolniejsze. Ogólnie masakra, widzicie, to jest speed server, wielki napis. Co tu mamy? To jednak jeszcze nie wszystko.
Szczęściarz dostanie od nas wyjątkowy posążek ze szczerego złota warty ponad 25 tysięcy euro. Do rozdania będzie również 25 tysięcy wirtualnych grzybów w Shakes and Fidget. Każdy, kto ukończył już się 14 lat, może dołączyć do loterii. Szczegóły zostaną rozesłane w newsletterze. Nie zapomnijmy również o urodzinowym pupilu, który będzie do zdobycia w dniach 24-25-06. No niestety, tego urodzinnego pupila już nie możemy w tym momencie zdobyć, ale dobrze wiedzieć, że taka opcja była. I słuchajcie, moi drodzy, co będziemy tutaj robić? Pójdziemy sobie zrobić jakieś podstawowe questy. To będzie troszeczkę krótszy odcinek, bo ja mówię, ja sobie pogram troszeczkę po swojemu na tym serwerze, ale jakoś nie planuję dalszej tutaj jakby dłuższej rozgrywki. Zresztą ten serwer będzie tylko do 21 lipca, z tego co pamiętam, co było napisane. A więc, moi drodzy, przejdźmy sobie. Najpierw wejdziemy oczywiście do stajni. Kupimy sobie, powiedzmy, 25. Dobra, golda też nam nie mamy tyle. No na razie sobie nie kupimy nic niestety, no ale dobra, to przejdźmy na karczmę w takim razie. Albo, wiecie co, weźmiemy sobie, kupimy chociaż najsłabszego tygryska, proszę bardzo, tygrysek wchodzi na nasze konto. 10 golda, what the fuck, krowę możemy, co ja gadam. Dobra, mamy krówkę, trochę będzie nam zawsze tam przyspieszała to wszystko, razy dwa, także spoczko. I dobrze, co tu mamy za kwestiki? Mam 13-sekundowe jakieś questy, okej, zacznijmy, zobaczmy, ile to będzie nam dawało, jak szybko nam będzie level skakał, bo to jest 6 razy szybciej, to jest od cholery szybciej, moi drodzy. A 27 sekund, 2460 expa. Wydaje mi się, że ten quest będzie najbardziej adekwatny, moi drodzy. I okejka, a BWW niestety nie pokręcimy, bo nie mam tyle aż grzybów. Ale wiecie, co chcę zobaczyć? Chcę zobaczyć salę chwały. Zobaczmy, kto jest na pierwszym miejscu. Jakoś to się robiło. Twierdzę, pupile, gildie. Powiedzmy sobie gildia. Cześć, jest 26 członków, 979 czci. Halo, jak to zobaczyć? Pierwsze nazwy według pozycji. Jedyneczka, proszę bardzo, szukamy. Pierwszy już ma 232 poziom, czyli leci szybko, ale jeśli się postaracie, może uda wam się go dogonić. Chociaż wątpię w to, ale możecie się starać. Ale pamiętajcie, że każdy bierze udział w loterii, więc bardzo, bardzo spoko. Warto spróbować chociażby. Dobrze, mamy ukończoną naszą karczmę. Zobaczymy, walczymy z nietoperzem pylistym, więc spoczko, troszeczkę chyba za głośno mamy giereczkę. Poczekajcie, ściszymy sobie tutaj chroma. Proszę bardzo. Chrom ściszony. Jeden grzyb i expa i wszystko dostaliśmy. Zobaczmy, ile leveli dostaniemy. Trzeci level za jednym questem. Ja pierdykam. Wiecie co? Dla tego serwera nawet warto pograć, tylko po to, żeby zobaczyć, jak szybko levele skaczą. Pewnie wiecie o tym, że są serwery jakieś tam, powiedzmy, testowe, ale to nie jest to samo. Tutaj możemy na normalnym serwerze rywalizować z ogromną liczbą graczy i naprawdę szybko levelować. Uwielbiam patrzeć po prostu, jak szybko rosną nam levele. Dodajmy sobie tutaj do zręczności, oczywiście za mało złota, szybko to poszło. Dobrze, weźmy sobie następnego questa, moi drodzy. Weźmy za tego za 1000, niech będzie 10 sekund trwa, tak że jakoś przeżyjemy. 9, 8, 7, bla 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 bla, nieważne. Trzeci level, kurde, nie spodziewałem się naprawdę. Czy wskoczy nam piąty? To jest bardzo ciekawa sprawa teraz. Piąty level. Wydaje mi się, że jest możliwość taka, że nam wskoczy piąty level. Biożmija udało nam się rozpykać, także bardzo, bardzo się cieszę, słuchajcie. Trzeci level, bierzmy następnego questa. 2592 expa, dobra, bierzemy 30 sekund. Postać, czwarty level i pół. Dobra, założymy sobie nasze łachmany, moi drodzy, więc spoczko, doktor ABWW. A zakręćmy, wiecie co, zakręćmy sobie tak po prostu dla fanu, raz kołem zakręćmy, zobaczmy co nam lotnie. Może lotnie nam akurat złoto, albo doświadczenie, 240, no troszeczkę za słabo. Powiedzmy, zakręcimy te 6 razy tym kołem. Zobaczymy, jak będzie nowe doświadczenie, kurde, no nie fajnie. Kurde, cały czas doświadczenie dostaję. Gdy chcę chociaż raz dostać złoto, to nigdy mi się nie uda teraz. Da fuck, gro! Dobra, jeszcze raz. Albo dobra, za chwilę zaraz zakończymy. Mamy piąty level, to byliśmy przez doktora ABWW. Zobaczmy, mamy do pokonania bagienną nimfomankę. No nieźle, bagienna nimfomanka. To crazy shit. 2500 expa. Czy udało nam się bić szósty? Tak, na spokojnie. Patrzcie, zrobiłem 3 questy, już mam 6 poziom. Przecież to jest crazy shit. Naprawdę. Żeby wyekspić 6 poziom normalnie na zwykłym serwerze, to trzeba było się ostro, ostro pomęczyć. Dobrze, wybierzmy następnego questa. Słuchajcie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. 3918. Ja pierdykam, bardzo dużo. Tylko minuta będziemy musieli poczekać, ale spoko. Mamy czas, na której sobie pokręcimy naszym doktorem ABWW. Słuchajcie, ja to się odwrócę, bo ja nie chcę na to patrzeć. Ja nie chcę znowu expa. Proszę, daj mi golda. Jeszcze się kręci? Dobra. Drewno! Ja pierdykam! Z deszczu pod rynny cały czas. Z deszczu pod rynny. Dobra, jeszcze raz, zamykam oczy.
No, give me gold, give me gold. Kurde, kamień! Dobra, ostatnie kręcenie. Jak Bonnie Dydy. No, dawaj. Grzyby! Dobra, grzyby to jest akurat spoczko, bo do 10 grzybów mieliśmy kręcić, więc zakręciliśmy jeszcze 3 razy. No, dawaj, doktorku. Daj mi golda. Drewno! Fuck my life, serio. Dawaj złoto. Kamień! Dobra, ostatnie kręcenie, moi drodzy. Jeszcze możemy? Dobra. Dawaj mi złoto, proszę. Aj, drewno. Unfortunatelly. Niestety drewny nonno. No dobra, spoczko. Nic się nie stało. Mamy jakiegoś podstępnego wampira do pokonania. Ich bin Wladimir Nullvampir. Jeśli wiecie, kto powiedział takie słówka, moi drodzy, i w jakiej grze, to też możecie napisać na dole w komentarzach. Także polecam serdecznie. Dobrze, nasza postać pije 7 level. Ja pierdykam, lecimy jak dzicy. Mamy 13,5 golda. Tak szybko. What the fuck? Coś pięknego. Dobra, dodajmy sobie w takim razie troszeczkę do zręczności. Wpakujmy na razie wszystko. Damage niech nam ciśnie. Lochu mamy jeszcze zablokowane, z tego co pamiętam. Tak, dokładnie. Musimy blokować blochy, także na razie z tym nie pobawimy. Ale może uda nam się walnąć kogoś na ręce. 760, zdrowie 260, ba. Postać. Zobaczmy, ile mamy HP w ogóle. Mam 512 punktów życia. No dobra. Wejdźmy sobie na teraz... PPP, arenka. I sprawdźmy, no, powiedzmy... Pobijmy się z tym łucznikiem, zobaczymy. Jakiś gówno łucznik nie będzie. Pisz, masz skamyka. Pisz. Unik! 22? Jak unikamy pięknie! Patrzcie, ile mam zręczności w porównaniu do niego, to też inna sprawa. No i mamy podobne kusze. My też to są początkowe kusze, słuchajcie. No dawaj. Berta, dajże radę, dobrze. Berta pięknie strzela z kuszy. Z kuszy, Boże! Z procy! Diabeł, co ty, gupolu? Pięknie, 58, ładny hitpad, golda dostaliśmy, trochę expa, czyli fajno. Weźmy sobie dodatkowego questa, jakiegoś takiego 10-sekundowego byśmy wzięli. Jest, jakiś 20-sekundowy, 900 expa. I moi drodzy, kończy się to quest. I cóż wam mogę powiedzieć? Ja jestem zajarany na przykład tym, że jest szansa na wygranie. No, co prawda jest mała szansa, ale jak nie mamy nic do stracenia, to po co? Po co? Czemu nie spróbować? Czemu nie? Jasne, że można. Także wejdźcie, macie link w opisie do rejestracji. Zapraszam was serdecznie do rejestrowania się. I życzę udanych wygranych, moi drodzy. My wbijaliśmy no prawie 8 level w tak krótkim czasie. W troszeczkę ponad 10 minut udało nam się wklepać 7 level. Wow, naprawdę bardzo spoko zabawa. Także zachęcam was do grania na tym nowym serwerze. Macie czas do 21 lipca, z tego co pamiętam. Tak jak mówiłem już. Jeszcze to sprawdzimy dokładnie. Tak, do 21 lipca, także jeszcze macie troszeczkę czasu, żeby poekspić na tym serwerze i pamiętajcie o głównej wygranej. Myślcie. Podobno słyszałem, że im więcej myślimy o jednej rzeczy, tym jest dużo większa szansa na to, że ona się spełni albo spełni się na 100%, więc myślcie o tym dużo, grajcie często na serwerze, póki macie okazję i trzymajcie się następnych filmów na moim kanale. Siema na maneczko. A, ukradłem komuś pożegnanie. Haha.